Mateusz Kuźniewski, witam Państwa serdecznie. Spotykamy się z Szymonem Drewniakiem, pomocnikiem Lecha Poznań. Witam Ciebie serdecznie. A jesteśmy w bardzo ważnym dla Ciebie miejscu, bo to tutaj pierwsze swoje piłkarskie kroki stawiałeś, jakby nie patrzeć. No tak, tak. Pierwsze kroki piłkarskie w wieku 4 lat na tym betonowym boisku, także jest co powspominać. A no właśnie, i tutaj pierwsze piłkarskie kroki stawiałeś, to rozumiem było tak, że po prostu się z kumplami spotykałeś na boisku i grałeś. Tak, tak, to dokładnie tak właśnie to wyglądało. Czasami się krzyczało gdzieś tam z balkonu albo gdzieś tam z dołu, żeby ktoś zszedł, także fajnie tak to wyglądało. Umiejscowmy to wszystko, jesteśmy na osiedlu Hetmańskim w Poznaniu, to jest w zasadzie jeszcze Łazarz czy obrzeże Łazarza, jak to wygląda? No, niektórzy twierdzą, że to są obrzeża Łazarza, że bo czasami ludzie mówią, że to jest gdzieś Górczyn, że to jest gdzieś tak pomiędzy Górczynem a Łazarzem, bo centralnie Łazarz jest w tamtym kierunku, tam jest rynek, tam się wszystko, można powiedzieć, dzieje, ludzie, można powiedzieć, też chodzą na zakupy gdzieś tam na rynek, na przykład moja babcia tutaj często chodzi stąd właśnie gdzieś tam na rynek, gdzieś, no jakiś taki kilometr będzie stąd. A powiedz mi, jak graliście tutaj w tą piłę, no to nie wiem, były jakieś mecze osiedle na osiedle, dzielnica na dzielnicę, no bo wiem, że to tak się grywało. To znaczy tak, nie, tak zapoczątkowaliśmy, jak był gdzieś tam mundial, ten 2002, to graliśmy, gdzieś tam zbieraliśmy, nawet nie uwierzysz, bo zebraliśmy kiedyś 32 osoby. 32 osoby, tak, stąd i gdzieś tam obrzeża, gdzieś tam tu też mieliśmy takich znajomych, kumpli i graliśmy normalnie drabinkę, tak jak masz. Nie grupy, tylko po prostu drabinkę od razu, tam te 32 czy tam, no i tak graliśmy jeden na jeden. Jeden na jeden graliśmy tutaj i graliśmy do 3-5 bramek zdobytych. No i po prostu kto odpadł, no to odpadł, no ale gdzieś to wszystko jakoś, wszyscy byli, siedzieliśmy sobie na tych ławeczkach. Także klimat był tego wszystkiego i nic, tylko grać i nawet czasami rozpoczynaliśmy o 8, a kończyliśmy o 18. Tutaj jeszcze w tenisa graliśmy. O, to chodzisz, że graliśmy. Ale to już starsza grupa to zrobiła, wiesz? Tak? No, starsza grupa, to mój kuzyn jeszcze, Tomek, to właśnie to razem z kolegami właśnie to zrobili. To specjalnie właśnie te linie wszystkie, te słupy też były postawione i tak dalej. To oni to wszystko zrobili i tutaj, wiesz, grało się w tenisa, nie? Siatkę zawsze było z tego, w kamienicy było takich dwóch braci, którzy to mieli. No i się pożyczało, a też tutaj się grało też na bramki. Na bramki też się grało, tu miałeś bramkę, tylko tu miałeś wyryte. Tu miałeś wyryte takie, taki dołek miałeś, nie? Że specjalnie było jakby takie dla takiego bramkarza, nie? Wiesz, miałeś tamten i bramka była, wiesz, jak masz te takie pierwsze druciki takie na górze i jak masz te słupy, to była bramka twoja. No to była, wiesz, to była twoja bramka, no i to, wiesz, to i to. I to była poprzeczka, nie? I to jest zawsze sporne, czy to z góry poszło, czy to z dołu poszło, nie było. No, a drenowała po poprzedniej stronie. No. A na zielonym to graliśmy jeszcze w rugby, na przykład tam, wiesz, masz taki, taką literkę H masz. No i to było, wiesz, rugby i w tą stronę, nie? No takie, wiesz, no. Wszystko tak chałupnicze. Wszystko to było w jednym miejscu, widzisz, ile to jest tego, nie? No, no ale no tak się radziło sobie. No i fajnie było. Dużo zabawy było. Dużo zabawy. Jezus, to naprawdę, to było od 8 do 20, czasami nawet drugiej. I było, nie wiem, o 7 rano albo o 8 już tylko dzwonek, domofon i jest Szymon, czy Szymon zejdzie i od razu, nie? Ale jeszcze mieliśmy coś takiego, ale to może później pójdziemy, to jest ogólnie dolny, tak zwany dolny, nie? Dolny rejon tych wszystkich bloków, nie? Bo jest jeszcze górny, a górny to jest tak, jak masz teraz tutaj, masz te schody, one idą ku górze. To jest jakby górny plac. To jest jakby górny plac i graliśmy przeciwko dolny kontra górny. Jeszcze były takie mecze. Dolne, czyli wszyscy ci, którzy na przykład Tomasz, nie wiem, raz, dwa, trzy, z tych trzech bloków mieliśmy swoją ekipę na ludzi, chłopaków, którzy byli z tej górnej części. I graliśmy na górnym placu, gdzie kiedyś było piaskowe boisko, teraz zrobili niedawno, zrobili sztuczną trawę. Ale tak sobie graliśmy, no i liczyliśmy sobie punkty przez cały rok. Przez cały rok
sobie liczyliśmy punkty. Taka liga. Tak, na przykład nie wiem, było 32 do 31 na przykład w meczach i nie wiem, jest grudzień, nie wiem, śnieg, coś i tak dalej, wiesz, pończoszki czy coś, nie wiem, rajstopy, wiesz, tutaj, nie wiem, kamizelka, nie kamizelka, czapeczka, rękawiczki i się grało, nie? Nie wiem, ostatni mecz, bo to chodzi, nie ma na pokaz. No jasne. No i tak właśnie sobie graliśmy. To jest ogólnie duże, bo to jest mały akurat rejon, nie? Znaczy tu. Mhm. Ale jakby się spojrzeć na tą całą górę, to jest co chodzić, nie? Wiesz, jak szukano masz, to jak widzisz kogoś, no to musisz, nie wiem, przyklepnąć gdzieś do ściany, nie? A jak miałeś gonito i szukano, to musiałeś kogoś znaleźć i później jeszcze musiałeś go dotknąć. No i dopiero to było, wiesz, a czasami jedna jakaś osoba taka była, już nie pamiętam właśnie kto, że tak się kitrał, że 3 godziny się bawiliśmy w tą grę, nie? Że wiesz, normalnie, żeby 15-20 minut, żeby ten, to miało takie jedno miejsce i do tej pory nie wiem, jakie to jest miejsce. Do dzisiaj i naprawdę, no było co się bawić, nie? No i czas przede wszystkim się spędzało. A to był sklepik. Sklepik, do którego non-stop chodziliśmy. To był taki sklepik, do którego chodziliśmy cały czas i czy to po chipsy, czy to wiesz, wtedy to była szkoła, czy to wiesz, lody, nie lody. Jasne. Tak, czy wakacje, czy nie. Tak, wakacje, czy nie wakacje, nie? No. A to był jeszcze tam był mur. Mur, na którym wiesz, graliśmy na przykład, nie wiem, o jeden kozioł. Na jeden kozioł, albo nie wiem, uderzałeś na przykład tak mocno, że musiałeś zdążyć, żeby na przykład znowu trafić, bo jak na przykład ktoś uderzył na mocno, ona się tak mocno odbiła, że poleciała bardzo daleko, to mieliśmy jeden kontakt, żeby na przykład trafić znowu w tą ścianę, nie? No i czasami się tak gdzieś tam świnie, bo tam jeszcze jest takie mała, wąska, można powiedzieć, taka dróżka i tam czasami gdzieś tam z prawej strony, gdzieś jak się obiła pod kątem, to ona tam wpadała. No i ciężko było gdzieś tam uderzyć z tej pierwszej piłki, gdzieś tam podkręcić w tą wąską tą, żeby uderzyła ścianę, nie? No i tak się, nie wiem, w jasie to się mówi, czy jakoś to inaczej się nazywa. No, uczyłeś techniki przy okazji. Tak. Przy okazji była technika, nie? Ale naprawdę, no teraz właśnie jak sobie tak patrzę, to tak sobie przychodzimy, to jest dużo tych miejsc, w którym ciągle można powiedzieć piłka była. Wszystko się kręciło wokół piłki. Wokół piłki. No i to jest właśnie, to jest, można powiedzieć, to jest część dolnego, tak zwana, nie? To jest część dolnego, że po prostu tu było, mieliśmy tam swoją ekipę i to byli ludzie dolnego, nie? A teraz jak przejdziemy na górę, to będą ludzie, chłopacy, z którymi graliśmy z drużyny przeciwnej. Czyli to jest granica. To jest jakby granica taka, nie? Tak sobie umownie to powiedzieliśmy, że to jest granica. Trochę śmieszne, ale no, tak sobie graliśmy. Ale wy się kumplowaliście, czy... Tak, oczywiście. Posa to była na boisku, nie? Jezus, przegracie, nie dacie rady, nie, za słabi jesteście, coś. Ale tak to normalnie, to normalnie gdzieś tam jakby te modelata, to się bawiliśmy, gdzieś tam chodziliśmy sobie, także nie było żadnego problemu z tym. A to Szymon, trzymasz w ogóle kontakt z tymi wszystkimi ludźmi, którzy tutaj mieszkali, bądź mieszkają pewnie jeszcze niektórzy? To znaczy staram się, też inni się starają, bo też czasami do mnie piszą koledzy, czy ja do nich piszę. Ale tak był pewien moment, że odizolowaliśmy się od siebie, bo ja chodziłem do szkoły gdzieś trochę dalej i nie było tego czasu, i miałem te treningi i wszystko, żeby na przykład tu sobie pokopać z nimi i tak dalej, to też ciężko było, ale później coś tam gdzieś tam znaleźliśmy gdzieś tam czas, gdzieś tam się spotkać czy coś takiego. Gdzieś tam na mieście, także jest jakoś ten kontakt się przewrócił. Ale to jest wszystko z czasem, mam nadzieję, i się spotkamy. Wiadomo, zawsze jest gdzieś rywalizacja, nie? Mhm. Że na przykład jest gdzieś tam ta zazdrość i tak dalej, ale teraz jak sobie tak patrzymy i gdzieś tam spotkałem się z tymi ludźmi, to mam, Szymon, ty wiesz, tam miałeś gdzieś tam te granie, tam jakąś tą smykałkę i tak dalej do tej piłki, że czuliśmy, że może tobie wyjść. Także z biegiem czasu widzisz, no gdzieś kiedyś ta zazdrość była, a teraz na przykład... Teraz już rozumiem i tak dalej. No, ale to była sportowa rywalizacja. Sportowa rywalizacja, gdzieś tam ta zazdrość była taka, no to każdy ma. Ale tych talentów było pewnie trochę więcej niż... Nie, ja ci powiem, trzeba mieć upór w sobie, no i dążyć do tego. Ja na przykład dużo zawdzięczam moim rodzicom, bo oni... Znaczy to nie było tak, że ja na przykład, nie, mama, ja nie chcę na trening, nie? Nie, to tak nie było, że ja chcę iść na trening, tylko że oni po prostu dopieścili wszystkie jakieś formalności, jakieś takie małe, jakieś takie rzeczy, które później się okazały, na przykład dla mnie, to teraz są wielkie rzeczy.
na przykład, nie wiem, gdzieś zawożenie, na przykład, nie wiem, wyrywanie się z pracy, zawiezienie mnie na przykład gdzieś na trening, tak? No różnego typu na przykład tego rodzaju. Drobne rzeczy. Ale od momentu było wiadomo, że o, ten Szymek to piłkarz z niego będzie. To znaczy, nie chcę, ja nie lubię o sobie mówić, ale to znaczy nie, to znaczy z opowieści, tak, może tak powiem, z opowieści, czy to moja mama gdzieś kiedyś usłyszała, jak ja miałem, nie wiem, 4-5 latek, tak, czy to znajomi od mojego kuzyna, którzy mi mówili, że no, będzie grał w piłkę, czy coś takiego, coś tego typu, że umie grać w piłkę, że fajnie, dribbling, coś takiego, wiesz, takie że widzieli to coś po prostu, no, ja nie wiem, ja sam na przykład, nie wiem, jak oglądam to, to nie wiem, czy ten mecze, jak byłem kiedyś mały, czy coś takiego, no to też na przykład widziałem to coś, ale na przykład nie tak, jak, nie wiem, ktoś mi powiedział, o, ale super, wiesz, na przykład jak byłem mały, czy coś, no także było tego sporo, także miło było to słyszeć. Ja akurat miałem taką sytuację, że jedziemy sobie samochodem, z moim kolegą jechałem, tak, rodzice i mój kolega, Rafał, z którym jechaliśmy i razem się zapisaliśmy, bo w gazecie było ogłoszenie. Razem się zapisaliśmy na to, no i tam później były jakieś tam testy, jeszcze trener Śliwowski był trenerem, albo tą osobą, która zarządzała tym wszystkim, kto się dostaje, a kto nie. Także tak to wyglądało, jeśli chodzi o moje pierwsze kroki w Lechu, także z gazet. Ironia losu. Tak, ironia losu. Teraz nie jedna taka gazeta o tobie pisze. No, jedna dobrze, druga nie, ale takie jest życie. To ogólnie było piaskowe boisko, nie? Mhm. Bramka, wiesz, no teraz zrobili teraz latem, nie? To boisko. Miałem okazję grać z kuzynem. Fajne boisko, fajne. Ale no mówię, no my graliśmy na takim piaszczysto-trawiastym. Coś takiego było, nie? Że gdzieś tam jakieś nierówności były, gdzieś tam była większa część trawy, później piasek, później jakiś dołek, jakieś kamienie. No i tak sobie graliśmy w ten, nie? Wiesz, to uczucie, że strzela, że piłka... Tak, pada siatki. Jak na prawdziwym boisku. I nie musisz, wiesz, gdzieś tam latać sobie gdzieś tu przy samochodach, czy tu przy płocie. No fajnie. A ty cały czas wszystko kojarzysz, rozumiem, że odwiedzasz regularnie to miejsce. To znaczy staram się odwiedzać, bo też wiadomo, gdzieś tam te treningi mamy gdzieś tam 2 razy dziennie, także no jeżeli jest jakiś czas, to staram się odwiedzać moją rodzinę, zjeść obiad, posiedzieć, porozmawiać. Trzeba dbać o rodzinę, także... Pewnie, że tak. Trzeba, no a stąd właśnie mieliśmy, tam jest okno moje, tam jest balkon, na samej górze po prawej stronie, ten balkon, co jest ten, nie? I stąd tylko było tak, ja tylko patrzyłem na mamę, bo już widziałem, że jest 14 i było tylko tak, takie coś, tak, nawet nie krzyczała, nie? Tylko tak było, a ja, aha, dobra, panowie, przepraszam, muszę iść, nie, na obiad, ale to fajny, bo zjadłem obiad szybko, wiesz, tak szybko jem i zaraz znowu na piłkę, ale patrzę, ale później czasami tak było, że ktoś też musiał iść na obiad, bo tu stąd gdzieś tam ktoś krzyknął i tak dalej, ale nie, naprawdę fajne czasy były. Za dzieciaka do piłki nigdy dość. Tak, piłki nie, jeszcze czasami się robiło, jak w tych chipsach miałeś, takie te zapy. No, oczywiście, że tak. Tak, tam u siebie i wiesz, i trzepak to była twoja granica. I rękę też musiałeś mieć przy tym, przy trzepaku, jak masz rurę, musiałeś rzucić jak najbliżej ściany. I kto rzucił jak najbliżej ściany, na przykład nie, przypuśćmy było 10 osób, to kto rzucił najbliżej, zbiera te wszystkie zapy. I tak się bawiliśmy. I tak cały czas się bawiliśmy. No i potem kto miał najwięcej zapów, tak. Czasami tak było, że na przykład jednego dnia ktoś miał tyle, na przykład miał tyle i jutro rano na przykład przychodzi i zaraz może mieć, nie wiem, tyle, bo ktoś mu na przykład wziął, bo przegrał. Także no tak się wszystko wymieniało, gdzieś tam kiedyś, nie wiem, były te karty, nie wiem, ktoś na przykład miał, nie wiem, bo kiedyś były takie karty też mundialowe, że się wklejało, bo każdy miał swój własny album i tak dalej. No i była na przykład taka sytuacja, że ktoś na przykład w paczce chipsów, czy nie wiem, gdzieś tam do kiosku poszedł i patrzy, Jezu, znowu, no mam ich 5 na przykład, nie? No nie wiem, tam ktoś tam, nie wiem, zadzwonił pod drzwi i mówi, jest Szymon, dobra, wyszedłem na klatkę i na przykład mówi, ja mam na przykład tego, chcę się wymienić coś, no i to i tak. To na przykład były właśnie te karty, zapy, piłka. Nie, no, wszystko to też miałem. Wszystko to. Także to tak się kręciło wokół tego. A ja bym chciał, żebyś nam jeszcze szkołę swoją pokazał. Szkołę? Bo tam się pewnie też działo. O,
Oj, tam się, no, działo. Nie, jedno kolano poszło. Gdzieś tam guzy, nie guzy były, ale było tego, było. Ale to musimy przejść na drugą stronę zupełnie, bo to jest ta główna ulica Hetmańskiej. Tak, to jest ta główna ulica. To jest szkoła, ale podstawówka, tak? Tak, to jest podstawówka, obok jest gimnazjum, do którego bym chodził, ale wtedy była kadra Wielkopolski, WZPN, gdzie reprezentowaliśmy całą Wielkopolskę w swoim roczniku, na te wojewódzkie te kadry były, że takie mecze były i tak dalej. No i dlatego tam się przeniosłem, bo tam mieliśmy klasę utworzoną przez trenera Marcina Dornę. To znaczy trenerem był Marcin Dorna, ale to wszystko jest przez pana Ryszarda Drożała, który to też tam to wszystko zorganizował i te wszystkie roczniki. Nie wiem, czy do tej pory to funkcjonuje, ale akurat wtedy zajęliśmy też dobre rezultaty, można powiedzieć. I tutaj do szkoły chodziłeś i tak, też, tu do szkoły. Też pewnie w piłkę grałeś często. No, tu w piłkę, to znaczy nie miałem, znaczy miałem, ale w swojej klasie akurat tak, żeby w piłkę to nie, bo tam niektórzy mieli gdzieś tam koszykówkę, gdzieś tam ktoś był muzykiem, gdzieś tam ten i inne były zainteresowania, czy tam nawet w bieganego, bardziej w bieganego bawiliśmy się, gdzieś tam w berka czy coś takiego, ale tu w piłkę to jak już to jakby w WF. Tak jakby w WF to tylko piłka nożna i to wszystko, gdzieś tam na jakieś zawody jako szkoła reprezentowaliśmy z chłopakami, także no ciekawie było i zawsze z miłomęcią się gdzieś jechało na jakieś tam turnieje, zawody, także tak to wyglądało. Fajna szkoła? Dobrze szkoła? Było? Polecam, najlepsza. najlepsza podstawówka. Tak, najlepsza podstawówka w Poznaniu. W Poznaniu, lepsza nie ma. Nie, naprawdę, miałem bardzo miłe nauczycielki, które naprawdę mnie poprowadziły przez ich naukę i przez swoje te lekcje. Gdzieś tam jakimś tam pilnym uczniem starałem się być, bo też i rodzice też byli w szkole sobie radzili i nie chcieli, żebym ja jakoś gdzieś tam odstawał, jakoś tam... Wymagali od ciebie. Tak, wymagali. To było dobre, bo to mnie nauczyło, że nic w życiu nie jest za darmo i trzeba sobie na coś wypracować. Żeby po prostu były dobre te oceny wszystkie, nie? Bo to jest przede wszystkim i żeby jakoś tam, nie wiem, gdzieś tam sąsiadka gdzieś tam ci powie, że a jak tam Szymek, i wiesz, i będzie mówić, nie wiem, jakby byś usłyszał, no trójkę, coś tam dwójkę, o Jezu, coś byś jakieś zdanie wyrobiła, tak to piątkę, zdrowy uczeń, nie, coś. A z jakimi przedmiotami miałeś problemy? Bo każdy problem? Z ja miałem na przykład z chemią. Ogromne. Nie, ja akurat nie z chemią, bo moja mama jest chemikiem, coś tam przerwała, znaczy chemikiem nie jest, ale... A zresztą sam nawet nie wiem, znaczy jeśli chodzi o tam różne patyrkowe tam sprawy, bo akurat miała chorobę i przestała. Nie wiem jak to kiedyś było, czy tam może zawodówkę miała, czy coś takiego, nie wiem. W każdym razie mogła ci pomóc zawsze tej chemii, jak tam był problem. Pomóc, aczkolwiek nie pomagała mi, nie wiem, jakoś mi podchodziła ta chemia i zawsze gdzieś tam te 3-4 czy w liceum miałem, także nie było żadnego problemu z tym, nie? Ale najbardziej nie lubiłem polskiego. Nie lubiałem czytać tych wszystkich książek, tych historycznych, nie? Gdzieś tam krzyżaki, gdzieś te potopy, nie potopy, to wiesz, to się wzięło... No trylogia audiobloga, i dobra, i będę słuchał, nie? Ale żeby to zrozumieć, to nie, naprawdę, miałem problem, no maturę zdałem akurat, także nie wiem, też przy pomocy można powiedzieć, do kilku nauczycieli można powiedzieć, ale taki jeden to była pani Teresa Dąbrowska, która mnie trzymała, można powiedzieć, cały czas w nadziei, że ja to zdam, że będzie dobrze. No i było dobrze i na pewno dziękuję jej bardzo za to, że cały czas wierzyła we mnie i jakoś mnie pociągnęła do tego wszystkiego, żebym to zdał. No to już były te czasy, kiedy trzeba było łączyć i piłkę nożną i naukę. Tak. Ale to już we Wronkach, bo to było we Wronkach, bo te 2 lata były w młodej ekstraklasie, to no ciężko było, bo czasami szkoła była o 8, czy nawet o 7, kończyło się o 16 czy o 15, trening był,
kończył się 18-19, bo jeszcze tam czy ktoś chciał, nie wiem, na masaż do fizjoterapeutów, czy na siłownię pójść, czy pouderzać jeszcze po treningu, no to się kończyło 19, gdzieś 20. No i kurczę, zjeść kolację, 20:30, no i pora na książki. No i to gdzieś człowiek się uczył o 21, nawet czasami do 6 rano. I tak to, tak to wyglądało. A o 8 trening? Tak, nie, a 8 szkoła. A 8 szkoła, śniadanie o 7, także no ciężko było. Nie powiem, że nie, bo czasami się nie chodziło do szkoły, ale wszystko się pozdawało. Dobre, uważam, że miałem oceny, także... Także jestem zadowolony ze swojego okresu szkolnego. A jak w podstawówce byłeś, to na wagary już się chodziło, czy jeszcze wtedy raczej byliście grzecznymi dzieciakami? To znaczy ja, jak byłem mały, to akurat miałem takich rodziców, którzy nie dawali mi, znaczy może nie taryfy ulgowej, ale po prostu nie przyjmowali do wiadomości, że mógł po prostu wagarować. Nie byli jakimiś, nie wiem, srogimi ludźmi, którzy ten, tylko byli, mówię, to dla moich rodziców to po prostu było po prostu tylko nie do przyjęcia i musiałem po prostu chodzić do szkoły, bo i raz, że się nauczę, a dwa, że po prostu mi się to przyda w życiu. Także za to im dziękuję. No właśnie, no bo potem grasz w piłkę, no ale też warto coś wiedzieć. No tak, dokładnie tak. No nie może być gdzieś tam piłkarz pusty w środku i tylko patrzy na piłkę i na pieniądze, nie? Bo to nie o to chodzi. To tak chyba trochę jest, Szymon, że nieważne, gdzie się jest teraz, zawsze się wspomina to miejsce, gdzie się wszystko zaczęło. No tak, dokładnie, bo tak, dzisiaj właśnie sobie chodziliśmy po osiedlu, w którym się wychowałem, to mówię, każde miejsce, nie wiem, każda ściana, gdzieś tam boisko, to człowiek sobie przypomina te młodzieńcze lata, w których gdzieś tam człowiek grał właśnie w piłkę, czy gdzieś tam rzucał właśnie, tak jak wcześniej wspominałem, tymi zapami. Także tak to wygląda. Bardzo Tobie dziękuję za to, że się z nami dzisiaj spotkałeś, za ten spacer. Nie ma sprawy. Zobaczyć, to też, wiesz, daje nadzieję tym wszystkim, którzy dzisiaj biegają po różnych osiedlach i kopią piłkę, że kiedyś wylądują w takim miejscu jak Szymon Drewniak. No jasne, trzeba próbować i starać się gdzieś tam zapisać do jakiegoś tam klubu i żeby później, będąc w tym klubie, jakiś młody zawodnik został zauważony przez jakiegoś skauta, czy to właśnie z Lecha, czy broń Boże do Legii. Tak, ale no, różnie to bywa. No różnie to bywa, tak? Każdy wie, o co chodzi. No i mam nadzieję, że jeszcze na tym osiedlu jakaś osoba taka będzie, no bo tu też, można powiedzieć, był też Damian Nawrocik, ale to mieszkał na Łazarzu. Można powiedzieć, że jestem taką drugą osobą tutaj na Łazarzu, którą ja osobiście znam, bo nie wiem, nie patrzyłem w historię Lecha, czy ktoś jeszcze tutaj się urodził z tych okolic i grał w Lechu. Także polecam i nic, tylko grać. Zmykamy, bo się spóźnisz na trening. No, spoko.